Chwila macie na to, czy Bajka Roskiego i Warta Bożów walczy o ten mecz 1-3. Witam trenerów Pawła Łucika i Krzysztofa Górecko, witam zawodników Dawida Pafira i Grzegorza Pomparę i proszę o meczowy wypowiedź. Chciałbym podziękować swojemu zespołowi, który zostawił Koło Zdrowia na tym miejscu, pod uwagę, że w tym zespole jest olbrzymi potencjał. Jeśli chodzi o drużynę przeciwną, przyznam szczerze, że takiego sposobu przejścia z bronienia do atakowania na poziomie trzeciej ligi naprawdę dawno nie widziałem. Tutaj myślę, że wiążą się na pewno gratulacji trenerowi Krzyśkowi, który zresztą jest moim kolegą z jednego z naszego głosu. Ja myślę, że dzisiaj zdecydowanie wygrał też. Natomiast specjalnie celowo poprosiłem po swojej prawej stronie młodzieżowca, zawodnika, wychowanka naszej akademii, tylko po to, żeby podkreślić znaczenie sfery mentalnej, tylko po to, żeby po raz kolejny mógł dowolnić, bo myślę, że same słowa do nich nie docierają. Więc oficjalnie chcę to przekazać, że jak się wierzy w własną umiejętności, to niekoniecznie trzeba być takim fantastycznym wyobrażeniem, jak chociażby obecny tutaj był mój lewy zawodnik, który kończy dzisiaj przygodę z tym klubem. Jeśli się naprawdę wierzy, ciężko pracuje, to może przenosić góry. Jak patrzę na swoje dalej, taka pożyczka jest smutna chwila, bo słońce zachodzi, ja się zastanawiam, czy zachodzi na Górzowską Piękną, bo na tą chwilę spadamy z linii. Natomiast na pewno zrobimy wszystko, że ostatnio mecz wygrać, przesunąć się jeszcze na pozycję do góry. Być może coś się takiego wydarzy, że jedna drużyna więcej się utrzyma i będziemy wtedy przeszli z nas strony. Szkoda, bo myślałem, że na koniec tej przygody jest kwartkiem. No,
pierwszeństwem, ale niestety taka jest piłka i nie doszło się do niej. Ukrywam się, że przemówiłam z siedmiu piosenek. Jeden pozytyw miał spokojnie. Tak naprawdę ja chciałbym podziękować tutaj z tego miejsca przede wszystkim chłopakom z szatni i trenerowi, gdzie naprawdę bardzo atmosfera panowała i słusznie na twarzy się przyjeżdżało się na treningi. Myślę, że duży potencjał będziemy w tej drużynie i tylko wypada czekać i krok po prostu dążyć do swojego celu. Chciałbym podziękować zarządowi, prezesom, wszystkim osobom pracującym w klubie. Tak naprawdę od pierwszego dnia byłem tutaj bardzo fajnie i ciepło przyjęty i życzyłbym każdemu, żeby tak się mogli w klubie tak naprawdę. Więc mówię, Walek to jest fajne miejsce, fajna atmosfera tu panuje. Klub ma swoje cele, myślę, że krok po troszku powinien do nich dążyć i pomóc temu z tym wszystkim potrzeba szczęścia, ale systematyczną codzienną pracą, gdy jesteście w stanie tutaj to zrobić i tego wam życzę. Ja z miłą chęcią zawsze będę to wracał i patrzę, jak to się wszystko rozwija, bo tak jak mówię, wiem, że plany są fajne. A na tym chwilę chciałem po prostu podziękować. Dziękuję. Własnym i w imieniu całego zarządu chciałem podziękować Krzysztofowi. Bardzo miło, bardzo ciepły człowiek, uśmiechnięty. Nawet prezesi warto dzisiaj takim, jak się znają. I obiecie wszyscy w przyszłości dalej takiego z nami. A my musimy gdzieś tutaj korzystamy. Zmienimy trenera, może jeszcze gdzieś miał coś tutaj. Jeśli nie, to dziękuję za to, że powiedziałem.